Siemano wszystkich, Lost in Paradise z tej strony, dzień czwarty, jej płyniemy z Phuket na wyspę Kojajaj. Taką motorówką, Mirek, Agnieszka. Jak zwykle w czapeczce, kłaniam się wszystkim. I Li. Dobra, do zobaczenia na wyspie. Pokażę wam trochę filmu z tego. My już dopłynęliśmy na wyspę, ale nie nagrywamy, bo w sumie nie ma na to czasu i tak po prostu. Będę wam pokazywał trochę mniej, czasami trochę więcej. Zobaczymy. Tak, Mirek? Tak. Jest. Jak się podoba? Zajebiście jest. No. Nic dodać, nic ująć. Jesteśmy w raju! Siemano wszystkim, z tej strony Lost in Paradise, dzień piąty, zresztą w sumie nie jesteśmy tego pewni, bo szczęśliwi czasu nie liczą. Jedziemy trochę pojeździć po wyspie i w sumie pojedziemy na plażę, gdzie byliśmy wczoraj, bo to jest jedna z moich najbardziej ulubionych plaż. Tu już wszyscy gotowi, tylko czekamy na Mirka. Mirek ma tę pilną sprawę do załatwienia. Pozdrawiamy. Tak, nie? Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Dobra, do zobaczenia na skuterach. Dojechaliśmy na małe tarasy ryżowe. Mirek chciał zobaczyć koniecznie. Są małe, nie są takie spektakularne jak w górach, ale okej, okay, mamy to co mamy. A tam są ryby. Fish. A tam pani sadzi ryż, albo pieli. A to nasz właściciel hotelu, mój znajomy, dobry kolega. Tugna, tugna. No, Mifon. A, ryn. Ja. Ale finish. Aha, ja, ja, finish, ja. Small, small. No. Także zobaczyliśmy pola ryżowe. My friend, buffalo. Dobra, lecimy dalej. Lecimy na Szczecin. Jedź, Mirek, pierwszy. Trochę zaczyna padać. Also. Same, same. Yeah. Yeah. Okay, friend. Okay, kap kum kap. Dobra, lecimy dalej, bo coraz mocniej pada. Ma przerwa, bo pada. Akurat na papieroska. No i przestanie padać, lecimy dalej. Cały dzień nie będzie padać. To jest takie tylko chwilowe, no ale zobaczymy. Nie na ciebie. Idzie malutka na tą wyspę. A, ale tu jest, ja nie lubię to, bo to jest taki żelek. Nie? Ja nie chcę żelek! Ja nie chcę żelek. Chodź sobie, popływamy. Nagraj sobie tutaj tą. Co mam? Lutka. W zębie? Nie, tam w zębie. Na pliku. Ole, bo czarne kirosy. Wymoczą się w soli. Ale my nagrania mamy, tak? O, to można pod wodę? Nie wiem, skoro się to wymoczy pod wodę. Lepiej nie. Bo tak. Tu wszędzie jest. Starczy nam. O! Może mogę wywalić. Ale fala się zmniejszyła, nie?
chcemy zobaczyć, jak grają w piłkę nożną w błocie. A UBM to jest szkoła. A tu moja ekipa. Przyjechaliśmy zobaczyć, jak wygląda mecz. Boisko bardzo zadbane. Tak, piękną trawę mają. Lepszą niż w Czaplinku. Panie Patryku, tak musicie sadzić trawę, tak o. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć wynik meczu, to jest 7-7. Kieruj się na północ. No, a my kierujemy się na północ. Ej, to chyba jest jakiś turniej, bo mają bardzo dużo tych, mów mi, pucharów. To mają bardzo dużo pucharów. Nagrywasz? Tak. A tam loża dla VIP-ów jest. Dobra, jedziemy dalej. Jakby coś, to kto jest z Lechcia Piechotowa, może tutaj mecz ustawić. Dokładnie. No, mam nadzieję, żebyście dali radę z nimi. Stwierdziliśmy, że będziemy robić grilla i kupujemy kurczaka. Ile tego mam brać, ej? Nie wiem, nie? To są całe takie. Tam tego właściciela też by było fajnie poczęstować, to weźcie tak, wiesz, nie? Raz, dwa, trzy, cztery, na pięć, sześć osób, tak, nie? No to czekaj, to... Tego wielkiego nie, tego dużego to nie. Tego, no podwójne to są, a ja mam dopiero dwie. Zobacz, małą i trzy mam, to pięć chociaż. Czy mniej? Moim zdaniem więcej skrzydełek chyba, jedną pierś weź, no. Dobra, półtora piersi. No. A nogę też? No weź. Big noga się będzie długo... O nie, nie, big, big not good. Too much time. Sorry, have mango, banana? Błot na kąpiel. O, no. Syry ujebane. Tak. Ale jest dobrze. Pokaż, jak skuter wygląda. Skuter też, nie? Cały. Chociaż łatwo go rozpoznaję teraz. Dlatego, że tam jest nowe osiedle, jeszcze asfaltu nie było. Tak, nowe osiedle, tak, nie ma asfaltu. Te drogi były, wiesz, jeszcze parę miesięcy temu, ale robią je na nowo widocznie. To czuję, że następnym razem pojedziemy autostradą. Tak, autostradą, no. Na Koh Samui. Wróciliśmy na hotel, dziewczyny przygotowują kurczaka na grilla. I wiecie co? Jeszcze możemy zrobić zupę. Jednocześnie. Li nam pokaże jak, nie? Czyli nie wszystko mięso na grilla, część do zupy. Część z grilla też nawet do zupy idzie. Jakoś to tak. Fajna ta zupa może być, nie? Nie wiem, czy mamy na tyle zieleniny, ale zobaczymy. Tomek, ratunku, dziabnął mnie! Idziemy na punkt widokowy. Już tu kiedyś wcześniej byłem i warto jest tam wejść na górę, bo fajnie widać. Zaraz wam pokażę co. A, teraz jest za 30 batów, nie za darmo. Ta no, punkt widokowy. Ale nie jest darmowy, jest za 30 batów, a się tam niby płaci.
Here is beautiful, yeah? No i weszliśmy na górę. Zresztą słychać, bo sapie. Agnieszka jeszcze idzie. A taki widoczek. Spróbuję wam zbliżyć. Chociaż na tej kamerze się nie za bardzo z tym zbliżeniem. Ale damy radę. Punkt widokowy zaliczony i jedziemy się wykąpać, bo jest strasznie gorąco, a jeszcze niedawno padało. My już popływaliśmy, teraz zjemy sobie obiadek w takim miejscu, jak widzicie za mną. Oczywiście ja już zjadłem, dostałem pierwszy, a reszta czeka. Nie. Li zamówiła papaja salat, ja tego strasznie nie lubię. Mirek ma lody i mnie częstuje. Spróbujcie dobre. Mowle. Chyba najlepsze z tego wszystkiego to. Ada? Ryba. Mam mega rybę. Przepyszna. A ja piszę. Nie mam jak nagrywać. Smacznego. No, dziękuję.